podsumowując akcję Sprawdźcie na wiosnę, uznajemy to za duży sukces, duże wyzwanie. Zastanawialiśmy się, ile gdynianek zechce w ogóle skorzystać z tego rodzaju oferty. Okazało się ku naszemu zaskoczeniu, że kolejka osób chętnych do tego rodzaju badań była bardzo długa. Blisko 500 gdynianek skorzystało z badań USG, z badań palpacyjnych. Także w 4 bliskich przechodniach była opcja dodatkowych badań, zatem blisko 500 osób. To, co napawa pewnym pesymizmem, bo aż 40% osób było kierowanych do dalszej diagnostyki, co powoduje, że my jako miasto zdecydowaliśmy, że jako Gdyńskie Centrum Zdrowia, Biuro Prezydenta, we współpracy, mam nadzieję, z tymi partnerami, którzy byli dotychczas, tego rodzaju akcje będziemy kontynuować i mniej więcej za pół roku powtórzymy tego rodzaju projekt.